Siemaneczko widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym openingu skrzyneczek. Dzisiaj otworzymy sobie 6 czy 7? 7 kluczy, 7 skrzyneczek. Także proszę o zostawienie lajka oraz suba. Jeśli jesteś nowy na kanale, uzbieramy 10 lajków. Nagrywam kolejny opening dla was. I zaczniemy może od tych tańszych skrzynek, czyli chyba odrzut jest najtańszy. Później załamania, rewolucji i tak dalej, i tak dalej. Dobra, polujemy tutaj na standardowo USP, AWP-ka, kosa, no i nawet powiem, że ten kałaszek mógłby być. Także let's go. W każdym openingu chyba do teraz mieliśmy coś fioletowego, także o kurwa, uff. Pasa trwała dalej. Co my tu mamy? Minimal War. No tak jest, ale... Kurwa, USP-czek. Dawaj mnie tu USP-ka. No cokolwiek fioletowego coś? Nie. To jest World War już? Tak. Dobra, to kolejna skrzyneczka, to będzie skrzynia załamania. Dobra, co my tu ciekawego mamy? No to w sumie Nigel Kałach Kosa. Glog jest pewnie tani w cholerę. MK nic specjalnego. No chyba, żeby panie faktury nie w statraku, to może. No to szczerze wolałbym tego Digielka lub Kosa w tej skrzynce. Scout w stanie minimal wear. No niedobrze. Nie podoba mi się to. Skrzynia Spectrum jest najdroższa tutaj, więc zostanie sam koniec. Przechodzimy na skrzynkę rewolucji. I co my tutaj mamy? No na pierwszym miejscu rękawice. Uff, no jakby tu tak siadły, to pechota. M4A4 TMUK, drugie miejsce, później kałaszek i AWP-ka, ale ta AWP-ka chyba kosztuje nie więcej niż 10-12 euro, a nawet chyba field test czy tam minimalka za 5-6 euro jest, więc tylko oby się skrzynka zwróciła. Lecimy, pierwsza skrzyneczka rewolucji, no i dupa. Field tested. No niedobrze wam powiem. Lecimy z kolejną skrzynką. To już chyba przedostatnia teraz. Oj, powiem wam, no kurde, lepiej żeby szczęście dopisało teraz. No, fioletowy item już był. I znowu dupa. Jakie? Nawet nie znam kurwa tego skina, ale nevermind. A, jeszcze dwie skrzynki zostały. No, tylko na niebiesko nam leci. No, żeby coś kurwa fioletowego dało. Dobra, przechodzimy do snów i koszmarów. No, tutaj tak naprawdę, no co, nic specjalnego nie ma. No, kałaszek w jak najlepszej kondycji. Kostka standardowo. Famaścik, no i tylko ta emeczka, ale by musiała być w satraku i dobra kondycja. Dawaj. Daj nam szczęścia trochę. Zaczaruj. Fioletowy. Nie, no fajnie, chyba będzie chujnia. 0999. Minimalka znowu. Także no kurde, została nam ostatnia skrzyneczka tak naprawdę. Najdroższa. Z tych wszystkich. No i tutaj no. No kałaszek, no tylko kałaszek nam został. Musi on nam wypaść. Petka nas nie interesuje, rewolwer. No MK jeszcze by mogło być w setraku. No nic, lecimy. Zostaw lajka już teraz, drogi widzu. Suba też. Poszło. Skrzynka za 2 euro. I co nam da? Statrak fioletowy.
kurwa, no powiem wam, że no wygląda clean, tutaj te magazy go obsiurpane, ale nie wiem, czy to się zalicza do skina. Factory New, stat track. No to sprawdźmy to na rynku, czy to chociaż z 2 euro jest warte. No kurwa, zawsze widzicie, zawsze na koniec te skrzynki coś nam dają. Ile to dokładnie kosztuje? 4,60. Czyli skrzynka z kluczem się zwracają. Bo skrzynka 2, klucz 2,35. No zwróciło się. To tak, chujnia, to mamy 4,70. Liczmy 4,80. 4,90. 5. 5. 5,20. Nie, tego nie było. No 5,20 nam się zwróciło z wydanych, ile ja wydałem? 20 euro, czyli 25% się tylko zwraca. Ale powiem wam szczerze, a mam jakiegoś, mam hydra. Ale chyba jakiegoś nowego playskina na chwilę bym mógł sobie to ustawić w sumie. W sumie nie wiem, czy hydra. Jednak hydra to hydra. Hydra zostaje. To pójdzie wszystko na predaj. Drogi widzu, albo wiecie co? Nie na predaj. Ktoś z was zgarnie te skiny. O, powiem tak. Zostawcie lajka, suba i napiszcie miły komentarz. A wy, kiedy, który, którego to? 13 czerwca, czyli to jest za tydzień w czwartek. No to akurat w piątek lub w sobotę, bo to będą Mistrzostwa Europy się zaczynać, także nie wiem dokładnie kiedy, ale jakiś live'ik może wejdzie. Więc na live'ie rozlusuję jednej osobie, bo to kurwa są skiny po 10-20 centów, a jeśli ktoś chce zgarnąć, to może je zgarnąć. Będzie miał M-kę do grania, Glocka, Scouta, Teka na Eko rundy, jak będzie grał MP9, czyli pull loadout już będzie miał. Będzie można wygrać te śmieciowe skiny. Musisz zostawić miły komentarz, lajka i suba. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Nara!